34 800 zł. Tyle w tym roku udało się zebrać podczas licytacji na 9. charytatywnym balu karnawałowym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. To kwota, która pomoże zakończyć badania kliniczne nad protezą serca nowej generacji Religa Heart Ext. Potrzebujemy jeszcze w Instytucie Kardiologii w Aninie, w Śląskim Centrum Chorób Serca, wszczepić te protezy jeszcze 8 pacjentom łącznie. I wtedy zakończymy fazę badań doświadczalnych nad tą protezą. Mniej więcej za 2 lata możemy wprowadzić na globalny rynek medyczny nową, innowacyjną polską markę, markę Religa Heart, która będzie marką nowych, całej rodziny nowych protez serca. Proteza to szansa dla pacjentów czekających na przeszczep. Wszczepione urządzenie zastąpi im ich własne, niewydolne już serce, ale na tym nie koniec. Są sytuacje, kiedy kardiochirurdzy wszczepiają te sztuczne protezy serca w celu regeneracji serca. Takie rzeczy się udają, to jest dopiero szczęście, jak zamiast z cudzym, zdrowym, ale cudzym, możesz wyjść do domu z własnym, zregenerowanym, dobrym, zdrowym sercem. Pod aukcyjny młotek trafiły m.in. koszulki sportowców, rzeźby, biżuteria czy obrazy. I to właśnie za pejzaże licytujący zapłacili najwięcej. To, co komuś daje, to mi się wraca stokrotnie i przeszliśmy w życiu wiele takich prawie że tragedii rodzinnych, zdrowotnych i do chwili obecnej wszyscy żyją, jakoś wychodzą po wielu, wielu różnych przypadkach ciężkich, nawet u mnie w rodzinie i bardzo sobie to cenię. Goście w tym roku byli wyjątkowo hojni. 4200 po raz pierwszy, 4200 po raz drugi, 4300. A to nie najwyższa suma w tegorocznej licytacji, bo jak mówią zwycięzcy, choć tyle mogą zrobić dla innych. Dla ludzi, którzy potrzebują dla celów tak, naukowych, dlatego że to może komuś pomóc, może pomóc setkom, tysiącom ludzi, to jest kropelka, to jest nic. Pacjentów oczekujących na pomoc jest coraz więcej, a proteza to dla niektórych jedyna szansa na przeżycie. Za wszystkim stoi pieniądz. Tak więc i badania są ciągle niedofinansowane. Dlatego bardzo ważne, żeby po pierwsze zostawić swój 1% dla tych, którzy podejmują bardzo cenne inicjatywy. Ale też ważne są takie inicjatywy jak ta, jak ten bal, który od 9 lat cegiełkę po cegiełce dokłada właśnie do tego dobrego dzieła. Niestety badania nad wdrożeniem sprzętu to dużo wyższe koszta niż sama proteza. Dlatego każda złotówka przybliża fundację do celu, a pacjentów do nowego życia. 35-28 piłkarze ręcznik Górnika Zabrze pokonali Stal Mielec. Było to pierwsze spotkanie rundy wiosennej trójkolorowych rozegrane na własnym boisku i przed własną publicznością, która wypełniła halę. Trybuny pękały, szwach, cała hala. Być może po mistrzostwach jest takie teraz boom na piłkę ręczną. Cieszy to, że gra się przy pełnych halach, a nie pustych. Mamy taką halę. Może nie jest za duża, ale cieszę to, że jest wypełniona na 100% tak jak dzisiaj na meczu. Pierwsza połowa meczu należała do gospodarzy, którzy na przerwę schodzili przy stanie 18-14. Druga część spotkania była bardziej dramatyczna. Goście zaczęli odrabiać straty i w pewnym momencie Górnik miał tylko jedną bramkową przewagę. Wtedy do bramki wszedł Sebastian Kicki. Spodziewaliśmy się, że będzie ciężka przeprawa. Zawsze z Mielcem gra się nam ciężko, czy to na wyjeździe, czy u nas. Dlatego spodziewaliśmy się ciężko i przygotowaliśmy się odpowiednio do tego meczu. Dużo rzucili na pewno bramek z kontry w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się tego, no ale i tak się nie uszczelniliśmy kilku kont ze strony Mielczan. Dzięki skutecznej obronie Kickiego oraz udanym kontrom gospodarze szybko objęli kilkubramkowe prowadzenie. Dużą skutecznością w drużynie Górnika wykazał się jak zawsze Mariusz Jurasik oraz Bartłomiej Tomczak, który zdobył 8 bramek. Stal Mielec to jest bardzo dobra drużyna. Wiedzieliśmy, że się nie poddają do końca. Mieli troszkę okrojony skład i wykorzystywaliśmy to, że u nas było dużo zmian. I w pewnym momencie po prostu odskoczyliśmy. No i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Spodziewaliśmy się tu ciężkiego meczu, ale walczyliśmy o tyle, ile mogliśmy. Myślę, że troszkę za wysoko przegraliśmy. Mieliśmy naprawdę super pozycję.
z każdej strony boiska, no i nie rzucaliśmy i to kosztowało nas kontrę za darmo, no i z tego powstała ta przewaga. Kolejne spotkanie Górnik Zabrze rozegra na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 21 lutego o godzinie 18. Od piłki ręcznej przechodzimy do piłki halowej. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody o Puchar Zabrza w futsalu. Wcześniej odbyły się Mistrzostwa Zabrza w futsalu 2014, a Puchar gramy pierwszy raz, jest to pierwsza edycja. Jest po prostu zapotrzebowanie na takiego typu właśnie zawody. Jest wiele chętnych drużyn, które chcą uczestniczyć w takich rozgrywkach, no i po prostu gramy. Grają klubowicze z klubów zrzeszonych, PZPN, grają amatorzy, którzy po prostu grają tylko w takich turniejach amatorskich. Poziom turnieju był bardzo zróżnicowany. O puchar walczyło ze sobą 12 drużyn. Najważniejszy jest udział, byśmy tutaj po prostu dobrze się bawili i najważniejsze, żeby każdy zakończył tutaj ze zdrowiem i żeby nie było kontuzji. Każdy tego typu turnieje prowadzą do doskonalenia umiejętności piłkarskich, do pokazania się. Wszystko na plus. Wygrywając 4-1 mecz finałowy, Puchar Zabrze w futsalu zdobyła drużyna KWK Mysłowice Wesoła. Są młodzi, ambitni i gotowi do ciężkiej pracy, bo wiedzą, że zdobyta w tych murach wiedza da im większe szanse na zrealizowanie swoich planów zawodowych. Klasa o profilu technik górnictwa podziemnego. Czemu akurat ten kierunek? Możliwość rozwoju swojego w przyszłości, pracy na Śląsku oraz po tradycje rodzinne, które nas tutaj przyciągają. Technik elektryk, specjalność energetyczna. Wybrałem go, gdyż mi się zdaje, że zawód elektryk jest bardzo przyszłościowym zawodem i jest poszukiwanym w Polsce i mi się zdaje w Europie, na całym świecie. To, co może stanąć im na drodze, to brak odpowiedniego przygotowania praktycznego. Dlatego Ministerstwa Edukacji oraz Szkolnictwa Wyższego postanowiły położyć większy nacisk na szkolenie praktyczne. Rynek pracy potrzebuje fachowców, ludzi, którzy są dobrze przygotowani do konkretnych zawodów. To bardzo wyraźnie widać. Dlatego dzisiaj szkoła musi przygotować ucznia nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie w powiązaniu z rynkiem pracy, tak żeby po skończeniu szkoły uczeń był pełnowartościowym pracownikiem. Teraz większość placówek zapewnia uczniom nie tylko szansę zdobycia wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej. Zabrzeński Zespół Szkół nr 3 realizuje to zadanie już od dłuższego czasu, między innymi dzięki podpisanym umowom partnerskim z licznymi zakładami pracy. Mamy podpisaną umowę z 40 zakładami pracy. I to są zakłady mniejsze, większe, ale są też takie zakłady pracy, które mają w naszej szkole klasy patronackie. Taką firmą jest Tauron Dystrybucja SA i firma Elgur Hansen oraz firma Emiter, bo to w różnych zawodach mają różne klasy. Dzięki takiej współpracy uczniowie mogą liczyć nie tylko na gruntowne przygotowanie teoretyczne, ale między innymi dzięki specjalnym szkoleniom, wyposażeniu pracowni w profesjonalny sprzęt oraz stażom poznają również warstwę praktyczną zawodu. To jest bardzo duży plus, ponieważ w tym momencie już wiemy, jak górnictwo wygląda naprawdę. Wezmą nas, bo jesteśmy głównie zatrudnieni do takich miejsc, dlatego że po prostu wiedzą, że widzieliśmy, jak wygląda dół, wiemy, jak się pracuje. I mamy to wykształcenie. Nie wezmą osoby, która po prostu nigdy nie widziała kopalni i wszystkiego musi się uczyć, a my jesteśmy już wykształceni w danym kierunku i możemy się w przyszłości dalej rozwijać, dzięki czemu jesteśmy lepszymi pracownikami. Podobnie jest w przypadku innych kierunków technicznych, co potwierdza przewodniczący Śląskiego Związku Pracodawców. My po prostu wyławiamy już tych, którzy są w jakiś sposób przygotowani, więc te praktyki właśnie pomagają na to. Praktyki i staże no, po prostu skutkują tym, że zatrudniamy te osoby. Prawie z marszu. Rozwój szkolnictwa zawodowego jest widoczny praktycznie w każdej tego typu placówce w Zabrzu. Nie tak dawno zakończył się projekt Mam zawód, mam pracę w regionie, w ramach którego wybrane szkoły otrzymały wyposażenie do swoich pracowni. Od takiego widoku wolą pracę, tym bardziej, że pomagają przede wszystkim sobie, bo remontowany przez nich lokal ma być pomostem między więzieniem a wolnością. Jak wyjdzie się z zakładu karnego, otoczenie inne, na wolności człowiek przebywa, no, czuje się tą wolność trochę. Ale gdy poczuje się ją bardziej niż trochę, wychodząc z zakładu karnego, często kończy się to kolejną odsiadką i tu zadziałać powinny odpowiednie instytucje. Chcemy, żeby społeczeństwo zrozumiało, żeby do społeczeństwa dotarła informacja, że tym ludziom trzeba pomóc i warto pomagać. Warto, a nawet trzeba. Podkreśla prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga. Po wyjściu po prostu nie ma perspektywy dla nich, nie ma alternatywy, a często jak zgłaszają się do różnych instytucji, no to jakby są odsyłani od jednej instytucji do drugiej. No i chcieliśmy
zorganizować takie miejsce, które będzie współpracowało z instytucjami, jakby taką rzetelną informację dawało. Pomoc prawna i psychologiczna już działa. W tym roku przy siedzibie Fundacji Pomost powstać ma ośrodek readaptacyjny z konkretnym wieloetapowym programem. Wypracowali go specjaliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Projekt polegał na wypracowaniu nowych narzędzi, które wspierają pracę osób pracujących z grupami zagrożonymi wykluczeniem, szczególnie z byłymi więźniami. Efekty, trudno powiedzieć, bo to będzie tak naprawdę w przyszłości, tak? Zobaczymy, w ilu miejscach wdrożymy te produkty. Projekt w całości wdraża Fundacja Pomost. Jego elementy wykorzystują również powiatowe urzędy pracy w Rzeszowie i Malborku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać przynajmniej rok. Chodzi tutaj o rzetelną diagnozę osoby, która opuszcza zakład karny, diagnozę jej kapitału readaptacyjnego i wyznaczenie ścieżki, indywidualnej ścieżki rozwoju takiej osoby. Jeżeli ta ścieżka zostanie dobrze opracowana, będzie ona wdrażana, to wówczas mamy nadzieję, że osiągniemy ten sukces readaptacyjny, czyli brak powrotności do zakładu karnego. Poczynaniom fundacji od dawna kibicuje miasto. Miasto Zabrze wspiera te działania tych instytucji, tych fundacji, które mają dobry pomysł właśnie na te następne kroki. Bo pierwszy i najważniejszy krok został już zrobiony. Fundacja przekonała urzędników, że byli więźniowie zasługują na drugą szansę. Co, 50 to jest za ostro? Przecież tak naprawdę 50 to wcale nie jest za ostro. Weźmy 50 na godzinę, plus dodajmy drugie 50 na godzinę, to już jest 100 po mieście. No sorry, przepraszam, ale coś chyba nie tam. Pan Ryszard Zając, zabrzeński taksówkarz, w pełni popiera proponowane przez rząd przepisy dotyczące natychmiastowej utraty prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 50 km w obszarze zabudowanym. Jeżeli ktoś to robi notorycznie, uważam, że nawet nie powinni się zastanawiać. W Austrii czy gdzieś jest chyba nawet 21 km na godzinę, więc tym bardziej 2 tygodnie bez prawa jazdy, a w naszym wypadku, jeśli chodzi o nasz zawód, to uważam, że tym bardziej. Za wdrożeniem przepisów są także inni kierowcy, bo ich zdaniem piraci drogowi stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie rzeczy powinny być bardzo ostro karane, ponieważ ci ludzie stwarzają zagrożenie. Jak się jedzie gdzieś na autostradzie, czy na przykład na detaczce, no to dosyć to szaleją, no faktycznie. Bardzo często tak bywa, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile czyha na nas zagrożeń z tyłu czy z przodu, w których my tak naprawdę nie musimy być. Prawo jazdy na 3 miesiące stracą także kierowcy, którzy przewozić będą większą ilość osób niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym. Myślę, że to będzie jakaś nauczka, jeżeli straci dużo osób te prawo jazdy i przekaże to następnym, że nie są to jakieś żarty, to myślę, że tak, że to jest jakiś sposób. Zmiany w przepisach są bardzo potrzebne, bo jak pokazują statystyki, brawurowa jazda jest jedną z 3 głównych przyczyn wypadków drogowych. W zeszłym roku były 142 zdarzenia, gdzie przyczyną było niestosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. W ich wyniku zginęło 7 osób, a 245 trafiło do szpitala. Tak zwanych piratów drogowych powinniśmy eliminować i skutecznie to stosujemy, więc dostając takie narzędzie, chętnie z niego skorzystamy. Nowe przepisy mają również pomóc w walce z pijanymi kierowcami. Tylko w Zabrzu w 2014 roku podczas rutynowych kontroli zatrzymano 692 kierowców na tzw. podwójnym gazie. W tym roku jest już ich 32. Skutecznie z tym walczymy, że tak powiem. Jesteśmy wyposażeni w znakomite narzędzia dzięki naszemu samorządowi. Tutaj działamy na podstawie urządzeń dostępnej analizy. Mamy urządzenie, które pozwala wyeliminować osobę, która kieruje po środkach odurzających, podobnych do działających do alkoholu. Poza zatrzymaniem prawa jazdy nietrzeźwego kierowcy mają być także kary finansowe. Za jazdę po pijanemu kierowca będzie zobligowany wpłacić 5000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Recydywiści minimum 10000 zł. Nowelizacja przewiduje także zakładanie blokad alkoholowych uniemożliwiających uruchomienie samochodu przez osoby skazane za prowadzenie na podwójnym gazie. Klub Górnika Zabrze od dłuższego czasu boryka się z problemami. Ten najważniejszy to, jak to zwykle bywa, pieniądze, a zwłaszcza ich brak. Klub jest zadłużony na ponad 30 milionów złotych. Wyjściem z tej sytuacji ma być wypuszczenie na rynek obligacji klubu. Górnik Zabrze będzie miał możliwość zrestrukturyzowania zadłużenia, czyli zamiany tego krótkoterminowego długu, który ma w tej chwili, na długoterminowy, co spowoduje, że operacyjnie będzie zdolny do działalności. Oczywiście zadłużenie w swojej masie pozostaje, natomiast ma zupełnie inny charakter
i stwarza szansę odbudowy klubu w dłuższym okresie czasu. Taka forma restrukturyzacji zadłużenia pozwoli klubowi na wprowadzenie w życie planu naprawczego. W miarę szybkie zrównoważenie budżetu, czyli z jednej strony dalszą redukcję kosztów, które ponosi klub, czyli spółka akcji na Górnik Zabrze, a również z drugiej strony w miarę możliwości jak największe zwiększanie stopniowe przychodów. Celem jest, by za 2 lata klub operacyjnie był już zyskowny. Za 2 lata, czyli w roku 2017, a może w 2016 byłoby tego zera już blisko. Oczywiście mamy taką nadzieję i uważamy, że jest to realne. Zmiana długu krótkoterminowego na dług długoterminowy jest istotna dla klubu również ze sportowego punktu widzenia. Pozwoli ustabilizować sytuację bieżącą finansową klubu. Nie ukrywam, że było to dla nas bardzo ważne z racji procesu licencyjnego, który musimy zakończyć do końca marca. Aby wyemitować obligacje, klub musi uzyskać dla nich poręczenie. Takiej gwarancji ma udzielić miasto. Wczoraj w tej sprawie obradowali zabrzańscy radni. Według projektu obligacje będą warte 35 milionów złotych. Ich wykup ma rozpocząć się za 2 lata i zakończyć do końca 2028 roku. Łączny koszt wykupu obligacji wraz z odsetkami wyniesie ponad 48 milionów złotych. Miasto przewiduje w średniej perspektywie czasowej, czyli 3 do 5 lat, że będzie obsługiwało to poręczenie, prawdopodobnie przez podwyższenie kapitału w spółce, sportowej spółce akcyjnej Górnik Zabrze, natomiast w latach późniejszych, czyli od 6 roku, przewidujemy, że częściowo lub całkowicie obsługę tej emisji będzie ponosiła spółka Górnik Zabrze. W sumie radni głosowali nad 3 projektami uchwał. Pierwszy dotyczył zmiany w budżecie miasta Zabrze na rok 2015, drugi poręczenia na wykup obligacji, a trzeci zmiany w prognozie finansowej miasta Zabrze na lata 2016-2028. Za przyjęciem uchwał głosowało 17 radnych, przeciw było 7. Emisja obligacji to dopiero początek drogi klubu do odzyskania płynności finansowej. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest m.in. ukończenie stadionu. Czy plan naprawczy się powiedzie, to pokaże czas. Na razie władze klubu mogą spać spokojnie, a zawodnicy skupić się na najbliższym meczu z Górnikiem Łęczna. Żeby sprostać oczekiwaniom dzieci, żeby można było gotować tutaj, to był konieczny generalny remont. I dzięki niemu uczniowie zamiast korzystać z cateringu mogą zjeść posiłki przygotowywane na bieżąco. I jak ci smakuje? Dobre jest to. Bardzo pyszne są teraz obiady. Stworzenie nowej kuchni w szkole podstawowej nr 28 to marzenie dyrekcji placówki. Potrzebny był jednak dobry pomysł. Pani Marzenka Leszek pozyskała pieniądze z urzędu. Był to taki projekt jej własny, który napisała. No i tym projektem się podzieliła razem ze mną. I odpowiednie finansowanie. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności dostałam z Urzędu Pracy. Z takiej formy wsparcia korzysta coraz więcej przyszłych przedsiębiorców. To jest jeden z najchętniej wykorzystywanych instrumentów w Urzędzie Pracy w Zabrzu. Głównie dzięki temu, że nowy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie finansowe, które pozwoli mu wystartować ze swoją nową firmą. A przecież młode, prężnie działające firmy to mniejsze bezrobocie, wsparcie lokalnego rynku i co za tym idzie, rozwój miasta. To oni pracują na to, żeby miasto się mogło rozwijać, żeby ludzie mieli zatrudnienie. Tak naprawdę kształtują to, co się dzieje w mieście, dlatego przedsiębiorcy są najważniejsi. W tym roku również przyszli przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dotacji. Kluczowe jest jednak utrzymanie się na rynku. By nie zwracać tych środków, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez rok. Wychodzi więc na to, że sukces nowej firmy prowadzącej szkolną stołówkę zależy od apetytu najmłodszych. Najmłodsi na ten głos nie są głusi i są na to realne dowody, bo do grona wyróżnionych certyfikatem zwierzolubni dołączyło 6 nowych placówek. Dajemy do schroniska takie rzeczy i takie kocyki i takie jedzonka, żeby były szczęśliwe i dużo jedzenia miały. Każda placówka starająca się o miano przyjaciela zwierząt musi przynajmniej przez rok być wirtualnym opiekunem. W tym czasie przyprowadzane są zbiórki pieniężne i rzeczowe dla podopiecznego w schronisku. W ten sposób, choć zwierzę nadal mieszka w schronisku, to nie brakuje mu karmy czy posłania. A na tym nie koniec. Trzeba zrobić coś na terenie danej placówki, czyli można zrobić zbiórkę karmy, można zrobić zbiórkę kocy czy różnych środków czystości dla zwierzaków schroniskowych, ale też
na przykład uznajemy to, że przedszkole czy szkoła jedzie do ogrodu botanicznego, jedzie do różnych placówek, jest takie pogotowie leśne, gdzie dzieciaki też mają takie lekcje edukacyjne. W akcji chodzi przede wszystkim o to, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci troski o zwierzęta. Pomaga w tym także konkurs plastyczny, którego owocem od kilku lat jest kalendarz. Od nich czerpiemy tą energię na to, żeby organizować te wszystkie akcje, bo one to właśnie robią tak z serca i one po to przynoszą te wszystkie dary, te miseczki, te smycze, żeby właśnie kotkowi było lepiej, żeby piesek głodny nie był. No, z dorosłym jest różnie. Jednak na walce o certyfikat się nie kończy, bo nagrodzeni mimo upływu lat nadal pomagają. Zbieramy i koce do schroniska, i pożywienie do schroniska. Zainteresowanie jest bardzo dużo, ale i wśród dzieci, jak i wśród rodziców. Być może w ten sposób w nowym pokoleniu uda się zaszczepić wrażliwość na ból tych, którzy o swoich potrzebach nie potrafią mówić. Czuję się przy nas.